Cześć wam, dzisiaj ja jest Wizu, wizualnie witam was w grze, która nazywa się Genshin Impact w serii o tym samym tytule i zacznijmy od tego, że dziś o godzinie 18 będzie stream z biegania, chowania się, czyli gramy w propsy, gramy w Windtracer 2.0, który startuje, no wystartował dzisiaj rano z waszej perspektywy, z mojej za parę ładnych godzin startuje, więc może jeszcze tej nocy się na to załapię. Więc jeżeli macie czas i ochotę oczywiście, to jak najbardziej was zapraszam, o 18 widzimy się, będzie parę osób, będziemy się wygłupiali, będzie zabawnie, co więcej, jest również konkurs, no jeżeli to konkursem można nazwać, będziemy lecieli do Eve Anime, zostawiać jej serduszka i dużo miłości z naszej strony, zresztą na dole w przypiętym komentarzu macie już linki do Eve Anime, jeżeli chcecie stamtąd coś złapać, bo są ekstra poduszki, t-shirtów chyba ostatnio nie widziałem, ale jest cała masa ekstra rzeczy, no na już nie na święta, już po świętach możecie sobie sprawić prezent, a dla was do wzięcia na tym i na nadchodzących streamach również będzie do złapania jedna hutałko, jeden Xiao oraz jedna sztuka Goro na każdym z nadchodzących czterech streamów. Znaczy, co najmniej czterech streamów, ale mówimy o tych, które mam zaplanowane do zabawy w chowanego. Więc jeżeli macie ochotę albo potrzebujecie przytulić jakąś hutałko czy innego goro, to zapraszam bardzo serdecznie. Obiecałem was informować, jeżeli cokolwiek będzie wiadomo z tymi pluszakami, czy jakimikolwiek innymi merchandise'ami, które się zbliżają. I faktycznie mamy parę słów do powiedzenia o Tarumaru. Wyskoczmy sobie na stronę, to jest acg.go.com. Nie wiem, nie korzystałem z tej strony, nie wiem jak bardzo ona trefna czy wiarygodna jest, ale to jest pierwsza rzecz, na którą na razie trafiłem i macie parę informacji na temat Tarumaru. Przede wszystkim pluszak 42,88 dolar, to teraz było coś koło 4 zł, jeżeli nic nie pokręciłem. Z Genshina oczywiście 100% poliester, poza oczywiście tym ręczniczkiem, który ma przywiązany na głowie. Macie wymiary w calach co prawda, no informacje kiedy powinien przyjść, że to jest pre-order, mogą być opóźnienia ze względu na pandemię i całą resztę, no są wszystkie ostrzeżenia w temacie, więc jeżeli jesteście zainteresowani, link do tego będzie na dole w przypiętym komentarzu, tak jak mówię, nie mam pojęcia jak bardzo to jest wiarygodne, poprawne i nie niebezpieczne. Wracając do Genshina, chciałbym powiedzieć, że uwaga, spekulacje i spoilery, spekulacje, jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej, bo co się zobaczy, to się nie odzobaczy i co się usłyszy, to się również nie odusłyszy. Pamiętajcie, że wszystko co zobaczycie i usłyszycie może ulec zmianie, więc weźcie to z ogromnym przymrużeniem oka i jeszcze większym ziarnem soli. Zacznijmy od Hyakunin Ikki 2.0, czyli powracającym evencie. Hyakunin Ikki to był ten event, gdzie mieliśmy składać kilka drużyn po dwóch bohaterów, żeby się parami uzupełniali mniej lub bardziej. Do tego dawaliśmy im boosty i mogliśmy podczas walki zamieniać te drużyny, klepiąc różne fale przeciwników. Podobno Hyakunin Ikki 2.0 jest praktycznie identyczny względem tego, co było oryginalnie. Są tylko inne postacie do wyboru, ale zarówno arena, jak i forma rozgrywki, formuła całości jest kopiuj wklej. Co mnie nie zachwyca, ale lecimy. Tym razem do przetestowania będzie Ayaka, Yoimiya, Kazuha i to Xiangling oraz Razor, więc to są postacie, które tam będziemy mogli podziałać. No i to zasadniczo tyle, co w temacie można powiedzieć. Ja zachwycony nie jestem, ale z drugiej strony Hyakunin Ikki oryginalnie mnie też nie zachwycał, więc to jest takie no podmienili postacie i tyle. Miałem nadzieję, że to jakoś rozbudują, rozwiną ten koncept, że będzie coś nowego, dodanego, ciekawszego, albo może chociażby, że będzie się dało składać kombosy między drużynowe, że w pierwszej drużynie mamy na przykład taką Dionę, która zostawia obszar krajo, w drugiej drużynie mamy Czopka, który zamraża i przeskakując między drużynami nabudowujemy na piętrach na sobie różne efekty. Miałem nadzieję, że tak będzie w pierwszej wersji. Nie było, w drugiej wersji też nie zanosi się, żeby tak miało być. Więc jeżeli Hyakunin Ikki wam się podobał, wraca w aktualizacji 2.5 i będzie ze zmienionymi postaciami. Przejdźmy teraz do spekulacji na temat Kamisato Ayato oraz parę słów na temat Kendo i tutaj wkleję coś, co nagrałem wczoraj, tylko wyleciał ze względu na to, że odcinek mi wyszedł makabrycznie długi, więc wymontowałem parę fragmentów, które możliwe, że będą się w najbliższych dniach fragmentarycznie pojawiać, więc zapraszam na wczorajsze gadanie na temat Ayato. Przeskakujemy dalej do pojawiających się spekulacji na temat Ayato, na temat tego, co tam z Kendo jest, co tam z Kendo nie jest. Chciałbym powiedzieć, że to nie są nowe przecieki, wszystko co tam lata to są rzeczy, które miesiące temu mówił Uncle Dumdum, które jak wspominał są nie do końca poprawne i mało wiarygodne, to znaczy tam jest dużo rzeczy, o których on nie wie, nie rozumie i nie widział, więc podawać to z dużym przymrużeniem oka i jeszcze większym ziarnem soli. I to są te informacje, które teraz cyrkulują ponownie. Dorabiana jest do nich jakaś ideologia, z tego co wiem, nie przez likerów, podobnie tak jak niedawno było płakanie, że a ja to jest słaby, to nie było przez ludzi, którzy mają dostęp do bety, tylko to było przez
ludzi, którzy zajmują się shipowaniem bohaterów, postaci między sobą. Więc całkowicie inna społeczność i możliwe, że tam ktoś ma jakiś głębszy dostęp, ale z tego co wiem, to nie. Przynajmniej nie z tej grupy, gdzie to oryginalnie pociekło. Więc ja, tak samo te informacje, które teraz cyrkulują, są w oparciu o dane, które mamy sprzed 1,5 miesiąca, 2 miesięcy temu. Co oznacza, że nie są to najświeższe dane, ale zobaczmy, może są mniej lub bardziej poprawne. Więc wracamy do tego, że Ayato miałby mieć różne pozy kendo, na różne sposoby tam się ustawiać i buffować się troszkę Ayato Deluxe. Cześć kotku, czy ja cię mogę pogłaskać? Nie mogę cię pogłaskać, niestety, nie mogę cię pogłaskać. I zaczynają znowu krążyć informacje na temat tego, że Ayato miałby być jednak postacią Hydro. Nie ma tutaj, z tego co wiem, oparcia w żadnych leakach, tylko spekulacje są w oparciu o to, że do Abyssa zbliżają się Pyro Abyssale, czyli Heraldzi, czy lektorzy, whatever, któraś tam wersja. Ma być Pyro i podobno idealną kontrą na nich miałby być Ayato, stąd też ktoś wysnuł wniosek, a co jeżeli Ayato jednak będzie postacią Hydro i będzie moczył skarpetki Ayaki? Nie wiem, tak jak mówię. Wydaje mi się, w oparciu o posiadaną w chwili obecnej wiedzę, że jest to spekulacja w oparciu o inne spekulacje, więc jest mniej wiarygodna, co nie oznacza, że nie może być poprawna, ale może być totalnie błędna. Zresztą to z Hydro to było przy okazji fejkowych, podobno potwierdzono fejkowych informacji na temat tego, że Ayato miałby być postacią biegającą z Claymorem Hydro. Jak wiemy, to było wymyślone w ramach złośliwego żartu, aczkolwiek mogło być trafione równie dobrze. Co więcej, wtedy też były informacje, że on mógłby być postacią czterogwiazdkową, co mi się nie wydaje, ale do tej pory no są różne teorie, ludzie rozkminiają to na różne sposoby i wydaje mi się, że w tym nie ma ani grama prawdy jako takiej, że MiHoYo zawsze robi, jak jest rodzeństwo, to jedna postać z tego rodzeństwa jest pięciogwiazdkowa, a druga jest czterogwiazdkowa, tutaj oczywiście przyszywane, ale wiadomo, o co chodzi. A z drugiej strony jest teoria, że jeżeli macie jakąś postać, która ma podwładnych, to ci podwładni są czterogwiazdkowi, kiedy boss jest pięciogwiazdkowy, co oczywiście prawdą nie jest, bo macie czterogwiazdkowy Ningguang, która pod sobą ma Ganyu i Kek, czyli dwie piąteczki. Było, nie było. Macie Zhongliego, który pod sobą ma pięciogwiazdkowego Xiao. Ale w większości wypadków faktycznie macie pięciogwiazdkową postać, pod którą jest czterogwiazdkowa podwładna, pięciogwiazdkowa dowódczyni, która ma pod sobą czterogwiazdkowego generała, Arataki Itto pięciogwiazdkowy, który podobno będzie miał czterogwiazdkową Kuki Shinobu. Nie jest to potwierdzone w pełni w 100%. Więc teoretycznie ludzie znajdują jakieś analogie, które nie są, niestety, nie są potwierdzone w żaden sposób. Wydaje mi się, że to jest interpretacja danych, które mamy obecnie, które wyszły przez przypadek, bo tak MiHoYo pasowało z postaciami, a że analogia jakaś istnieje, zawsze da się jakąś znaleźć. Więc teoria, że miałby być czterogwiazdkowy, dlatego że Ayaka jest pięciogwiazdkowa, ma tyle samo prawdy, co że będzie pięciogwiazdkowy, dlatego że jego podwładną jest Sayu czterogwiazdkowa. I jesteśmy z powrotem dzisiaj, powróciliśmy do teraźniejszości i powiedzmy parę słów na temat zbliżającej się aktualizacji 2.5 i drobnego zamieszania, jakie do mnie dotarło od likerów, no delikatnie mówiąc, inaczej bym tego nie nazwał. Na przestrzeni miesięcy, w sumie długich miesięcy przed aktualizacją 2.5 były różne spekulacje i leaki co do tego, co miałoby się pojawić no w tej aktualizacji i główne dwie rzeczy, o których mówiono, to była Yaemiko i Cherry Blossom Festival. Jak wspominaliśmy wczoraj o Cherry Blossom Festivalu, nie wiemy za dużo, właściwie zasadniczo wygląda, że nie ma, zaginął ani słowa. Nie oznacza to, że nie będzie, oznacza to, że nie ma go na trwającej becie. Więc Yaemiko jest tym, czego się uczepiliśmy i co wiemy, że będzie, bo już zostało potwierdzone. Co więcej, wielu z nas w tym temacie założyło, że Enkanomiya, wątek krainy i sama Enkanomiya zostanie zamknięta w aktualizacji 2.5. Jak pytałem ludzi, którzy siedzą tam wewnątrz, to dostałem informację, wręcz taką wizu. Nie ma nic z Enkanomiją. Nie ma nic, ani questów dalej ruszonych na chwilę obecną w tej wersji bety, na której my siedzimy, ani nie ma nowych fragmentów krainy, która powinna się była pojawić, jeżeli przecieki co do tego, że Enkanomiya zostanie rozbudowana, są prawdziwe, bo nie wiem, czy kojarzycie, ale Enkanomiya chyba w lewo na górę, chyba na północny zachód ma być rozwijana dalej, przynajmniej takie były przecieki wcześniej. To były przecieki, które się pojawiły zanim pojawiła się w ogóle Enkanomiya, że będzie to i w następnej, albo jeszcze następnej aktualizacji, stąd w głowie miałem 2.6 zakodowane, będzie Enkanomiya więcej, nie tylko fabularnie tutaj, ale również gruntowo, że ona jest po prostu większa niż to, co my znamy. I teraz z bety przeciekają do mnie informacje, że nie ma nic takiego testowanego. Nic z tych rzeczy, o których była mowa wcześniej, nie ma na becie. No, NKN
Mija się spełniła, więc to jest ten sam rzut lików, więc też bym zakładał, że tamte nie są trefne. Po prostu nie ma tego w aktualizacji 2.5 na tej wersji bety, która jest testowana i do której moi ludzie mają dostęp. Co oznacza, że coś się dzieje. Tak po prawdzie to informacja od nich jest taka, że jest to bardzo zapychacz aktualizacja. Tak totalnie zapychacz, że tam poza Jaemiko, kilkoma eventami takimi, które mają zająć trochę czasu, ale zasadniczo nic nie wnoszą i parę questów, które nie pchają fabuły do przodu, nie ma nic. Przynajmniej na tej wersji, gdzie oni są. Nie brzmi to najlepiej, no bo wszyscy się nastawiali na Enkanomiya 2.0 czy 2.5 w tym wypadku, ale wiecie o co chodzi. Że nie dość, że fabuła zostanie pchnięta dalej, to i jeszcze będzie więcej tych podwysepek, czy jak to tam nazwać. Przy czym, ważna informacja, wśród tych ludzi, którzy grzebali gdzieś w plikach, poszła informacja, że były podpięte, których się nie dało usłyszeć, ale były podpięte nowe utwory muzyczne z Enkanomii tej 2.0 tego rozwinięcia, które zostały z aktualizacją tą wczorajszą, przedwczorajszą z waszej perspektywy, usunięte, czyli one były. Nie dało się sprawdzić, co to jest, bo były tylko sumy plików, które zostały usunięte z aktualizacją. Więc kolejna rzecz po kolei, która była testowana i zniknęła, wiemy o tym, że jest, że miała miejsce, że to coś gdzieś się tam poruszało, ale tego nie ma. Ja jestem troszkę zdumiony, bo brałem tą Enkanomię jako pewnik, nie sprawdzając, czy ona rzeczywiście gdzieś się pojawiła, ale jako, że nikt o tym nie mówił, to założyłem automatycznie, że ona jest. A nie ma i w sumie tak się właśnie zdziwiłem, gadając z ludźmi. Ej, jest coś nowego Enkanomii? I dostałem informację, że nie jest. Nic nowego nie ma, nic. Wygląda na to, że jest spora szansa, że aktualizacja 2.5 będzie większym zapychaczem niż mniejszym. Coś tej kategorii wagowej, co aktualizacje 1.5, wiecie, te takie późniejsze, które w sumie nie było szału za bardzo, aczkolwiek tam były festiwale. A tutaj o festiwalu nie ma ani słowa, więc oh well. No dobrze, przejdźmy do ostatniej spekulacji dzisiaj, o której chciałbym kilka słów więcej powiedzieć, czyli że podobno zbliża się więcej cenzuro skinów, jeżeli tak to można nazwać i tak to przetłumaczyć, cenzuro skin, brzmi prawie jak jakiś dinozaur. Więc informacje, jakie lecą w moim kierunku, sugerują, że postaciami, które idą na pierwszy rzut oka, są postacie z Mondstadt, to akurat jest zły przykład, bo i Noelka, i Barbara to są raczej postacie, którym za dużo do cenzurowania nie ma, aczkolwiek bardzo możliwe, że one też są na tej liście, żeby no, uniknąć jakichkolwiek problemów, to zasłonią jej ramiona i tej również podobnie tutaj też mogą coś tam walnąć jeszcze. Na tej liście jest bodajże Lisa i nie wiem, czy jest Fischl, bo pytałem konkretnie o Fischl i nie dostałem informacji na jej temat, więc zakładam, że jest, ale nie dostałem informacji, że tak faktycznie jest. Sacrose chyba też na tej liście powinna być, jeżeli dobrze zrozumiałem, więc wygląda na to, że prewencyjnie Mihoyo bierze się za wszystkich. Nie jest powiedziane, że wszyscy zostaną zreworkowani, zmienieni i naprawieni, jeżeli tak to można nazwać, bo po prostu zostały jednym sumptem podpięte do tych wszystkich postaci z Mondstadt, również skiny, ale tej samej kategorii, co teraz jest do Mony, do Jin i do Rosarii. Tam ktoś jeszcze jeden był, a Amber była. Wygląda na to, że po prostu lecą ze wszystkim i czy to będzie zrobione, czy nie, takie wpisy się u nich w logu pojawiły i to jest informacja, która została rzucona w moim kierunku dalej. Co oznacza, że jeżeli lecą mniej lub bardziej regionami albo chronologicznie, no też może być. W sumie jeszcze Yula się powinna pojawić, tutaj też za dużo do roboty nie będzie, jeżeli chodzi o zasłanianie, tylko jej przerobią to, co ma na pełne spodenki, pełne body. To potem będziemy lecieli do Liyue i do postaci, u których też troszkę się może zmienić. Tutaj jak widzicie, wytyczne mniej lub bardziej są wprowadzone, ale jeżeli chodzi o inne postacie, to ohoho, jak szedł ten mem z Simpsonów? I'm in danger! Więc jeżeli czekacie na więcej mniej lub bardziej darmowych skinów, jeżeli one faktycznie będą darmowe dla nas do złapania, po prostu zostaną odblokowane, bo takie ploty chodzą, to nie są jeszcze potwierdzone informacje, weźcie to z dużym przymrużeniem oka, no i żebyśmy się nie przejechali, bo możliwe, że trzeba będzie za nie albo zapłacić, albo jakoś inaczej je zdobyć, to jeżeli czekacie na to, to bardzo możliwe, że pojawi się tego więcej, bo po prostu poszła do mnie taka informacja, że też inne postacie są brane pod uwagę na tyle bardzo, że zostało gdzieś to tam wpisane, że jest. No dobrze, ludziska, dzisiejsza miejscówka została podesłana przez Atesję. Atesja, jesteś osą, pozdrawiam cię bardzo serdecznie i ciepło i mam nadzieję, że znajdziesz dzisiaj chwilę, żeby wbić na streama. Pamiętajcie, że wciąż trwa Daily Check-in Web Event i jeżeli logujecie się codziennie od samego początku tego miesiąca, to jesteście dzień przede mną, ja jestem dzień do tyłu i ja mam te, co to jest, Fried Reddish Balls, a wy będziecie mieli bodajże szmaty z expem. I nie zapomnijcie wbić do plecaka do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić, jak długi cooldown wam nie pozostał na parametric transformerze. I to jest już wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane, więc życzę wam miłego dnia, dobrego języka, świetnych pięciogwiazdkowych roli, a my widzimy się przy najbliższej okazji, która pojawi się już dziś około godziny 18 na streamie z Zabawy Wchowanego. Miłego, do następnego i hej!
had no time to say goodbye. So let's not call it that. To co, Fischl, jesteś gotowa? A w sumie, może wyślemy tym razem Goro. Chcesz sobie odsapnąć? Puścimy pieska na spacer i też będzie zabawnie. Zobaczymy, może ludzie będą decydowali, kim ja będę biegał.